podziękuję Witrynie Wiejskiej za nagrywanie, za transmisję. Witam serdecznie no przede wszystkim referenta, pana profesora Jerzego Wilkina, a także duże grono osób zgromadzonych na dzisiejszym seminarium, to jest prawie 50 osób. Świetnie nam sprzyja jednak ta zoomowa rzeczywistość. Seminaria nasze Wirwiry, że odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Jak Państwo wiecie, oczywiście wtedy, kiedy nie jest to święto, bo wówczas jest to kolejny poniedziałek. Tą formę spotkań, tą formę swobodnej wymiany myśli, nieskrępowanej dyskusji praktykujemy, czy podtrzymujemy od 50 lat, bowiem w tym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk obchodzi swój jubileusz 50-lecia. Zasady naszego seminarium są następujące, otóż około pierwszej jednej godziny lekcyjnej referent wygłasza wyniki swoich badań, podejmuje po prostu referat, a później osoba moderująca w dzisiejszym spotkaniu będę to ja, a nazywam się Monika Stan, jestem dyrektorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, właśnie powinnam to na początku powiedzieć, bo przecież to pójdzie w sieć, więc nie wszyscy się tutaj znamy. Będzie po kolejnej godzinie, będzie godzina na dyskusję. Gościem dzisiejszym z referatem jest pan profesor Jerzy Wilkin, profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa multi, członek Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania pana profesora to oczywiście ekonomika rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, integracja europejska, ale te zainteresowania, które pewnie dzisiaj szczególnie zostaną włączone, to instytucjonalne uwarunkowania rozwoju, ekonomiczna rola państwa i sektora publicznego, to ewolucja i transformacja systemów społeczno-ekonomicznych. Pan profesor Jerzy Wilkin razem z panią profesor Marią Halamską i ze mną współredagowaliśmy serię Cykl wydawniczy Ciągłość i zmiana 100 lat rozwoju polskiej wsi. Był to interdyscyplinarny projekt, który właściwie w nas wszystkich obudził taki apetyt na taki rozbiór logiczny, można powiedzieć, taki rozbiór historyczny, logiczny zmian na polskiej wsi. Jednym z wątków, które faktycznie wymagają odrębnego spojrzenia, jest geneza, rozwój i upadek PGR-ów. Aby zrozumieć historię PGR-ów, trzeba sięgnąć, jak to pan profesor Wilkin również zaznaczył w swoich tezach, do dorobku różnych nauk społecznych i posłużyć się metodami analizy interdyscyplinarnej. I pan profesor Jerzy Wilkin podjął tą próbę syntezy szczególnego doświadczenia w rozwoju polskiego rolnictwa, jakim były państwowe gospodarstwa rolne utworzone i wspierane przez komunistyczne władze do 1990 roku. To nie jest pierwsze podejście pana profesora do tego tematu, bo przecież znamy z literatury pana profesora publikacje z końca lat 90. dotyczące zagadnienia chociażby racjonalizacji i marginalizacji właśnie w procesie przekształcania państwowych gospodarstw rolnych. Ale wyniki tej syntezy, którą pan profesor dokonuje w tej chwili, nie tylko będziemy mogli wysłuchać dzisiaj, ale ukażą się one w formie monografii. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku. A dziś zapraszam Państwa do wysłuchania referatu, a później do dyskusji właśnie w temacie państwowe gospodarstwa rolne, geneza, rozwój i upadek, doświadczenia eksperymentu instytucjonalnego. Panie profesorze, oddaję panu głos. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami. Proszę państwa, ja może spróbuję uruchomić moje slajdy. Proszę państwa, zatytułowałem Państwowe Gospodarstwo Rolne, geneza, rozwój, upadek, doświadczenia eksperymentu instytucjonalnego. Proszę państwa, moim zamierzeniem jest, tak jak pani profesor Stany powiedziała, przygotowanie monografii na ten temat, bo czuję pewnego rodzaju zobowiązanie
Mianowicie w latach 90. i to w pierwszej połowie prowadziłem badania dotyczące reform na terenach PGR-owskich. Przeprowadzałem te badania w ramach mojej aktywności w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Zgromadziłem tam sporo materiału takiego empirycznego, który tylko moim zdaniem częściowo został wykorzystany w publikacjach, które przygotowałem na ten temat. I po latach postanowiłem wrócić. I wytłumaczę Państwu dlaczego za chwilę. Ale to jak mówię, za kilka minut. Zacznę od takiego cytatu, który znalazłem niedawno, jestem tuż po lekturze książki Zbigniewa Mencla, biograficznej o profesorze Leszku Kołakowskim. Bardzo ciekawe dzieło, bardzo obszerne i solidnie przygotowane. I w końcu wywiadu, którego udzielił profesor Leszek Kołakowski jeszcze w latach, w późnych latach już 70., sformułował na samym końcu takie zdanie, że komunizm byłby wspaniałą ideą, gdyby tylko nie było ludzi. W szczególności w Polsce byłby nadzwyczajnym wynalazkiem, gdyby nie było Polaków. I to jest to, że w sensie takim koncepcyjnym, w sensie tworzenia pewnej wizji czy nawet utopii, to może wyglądać bardzo ładnie. Tylko jeśli to się skonfrontuje z ludźmi, którzy mają właśnie, którzy mają poglądy, dążenia, pragnienia, pewne zakorzenione, że tak powiem, elementy instytucjonalne, na przykład tradycja czy religia, czy kapitał kulturowy, to wtedy tego typu koncepcje brutalnie, że tak powiem, zderzają się no właśnie z tym, do których teoretycznie są adresowane, czyli do ludzi. I taką tezą, którą sformułowałem, tezą ogólną, że utworzenie i rozwój PGR-ów były próbą realizacji socjalistycznej utopii, która ostatecznie okazała się dystopią. Na marginesie, ja swojego czasu, Państwo to część z Państwa zna tę pracę, przeprowadziłem porównania różnych sposobów przekształcania czy ewolucji rolnictwa, różne modele rolnictwa w świecie, w swojej książce o kwestii agrarnej. I tam w środku tej książki był taki rozdział, który został wycięty przez cenzurę całkowicie. To było 35 stron ze środka już złożonej książki i w tytule, i tytuł tej książki to był Rolnictwo izraelskie, próba realizacji socjalistycznej utopii. I tamta utopia została w dużym stopniu zrealizowana. Aczkolwiek, jak już porównuję teraz z tym, co się stało, na przykład z kibucami, moszawami i tak dalej, to zauważam, że one musiały się w dużym stopniu upodobać do komercyjnych gospodarstw wielkoobszarowych, ale cały szereg elementów tradycji i szczególnego wspólnotowego gospodarowania jeszcze zachowały. I takich w miarę trwałych przykładów rolnictwa kolektywnego, w tym państwowego, prawie już nie ma. No, nie mówię tutaj o Korei Północnej, w pewnym sensie także o Kubie, ale to już jest w zaniku. Jest pytanie, dlaczego właśnie tak się stało. Ale tak jak obiecałem, obiecałem się analizą naukową PGR-ami mimo 30 lat od ich upadku. Po pierwsze, jest to kawałek historii PRL-u. Tu jako socjalistycznego państwa,
Wiadomo, że to państwo zostało utworzone na zasadzie pewnych decyzji politycznych. Także rolnictwo to kolektywne jest pewnym składnikiem tej socjalistycznej utopii, którą próbowano u nas wdrażać i w wielu innych krajach. Ona się okazała, jak już powiedziałem, dystopią, czyli światem chaotycznym, nieuporządkowanym, czy wręcz katastroficznym. I proszę Państwa, te doświadczenia krajów socjalistycznych, zwłaszcza Związku Radzieckiego, Chin, krajów tak zwanej demokracji ludowej, jak to kiedyś nazywano, wykazały po prostu wiele dysfunkcji, wiele nieefektywności, nieskutecznej motywacji i także ograniczone ich możliwości adaptacji do zmieniających się warunków. I czym to było powodowane? No więc, proszę Państwa, powodów jest dużo. Ja próbuję wyjaśnić, dlaczego te gospodarstwa w takim kształcie, jak zostały utworzone, musiały zniknąć, musiały upaść. Ale to za chwilę jeszcze do tej sprawy przejdę. Proszę Państwa, kolejnym takim motywem zajmowania się historią PGR-ów, czy w ogóle kolektywnego rolnictwa, w tym państwowego, przypominam, że pod tą nazwą rolnictwo kolektywne albo rolnictwo uspołecznione, jedna to jest rolnictwo państwowe, druga rolnictwo spółdzielcze, ale w takiej formie spółdzielni, że tak powiem, zetatyzowanej w dużym stopniu, podporządkowanej jednak państwu i gospodarce planowej. I to tego typu formy kolektywne funkcjonowały. One naprawdę okazały się mało adaptacyjne, mało efektywne z wielu względów. Ale warto się przyjrzeć tym uwarunkowaniom. Kolejna rzecz, proszę Państwa, z punktu widzenia takiego już metodologicznego, że historia socjalistycznego czy komunistycznego rolnictwa jest ważnym źródłem wiedzy. I tę wiedzę należy zgromadzić i spróbować dokonać pewnej syntezy. Takim moim zamiarem było przygotowanie pewnego rodzaju syntezy wiedzy na ten temat. Ona będzie ograniczona. Ja nie mam złudzeń, że to będzie super synteza, ale w tym kierunku w każdym razie idę. Także jest to test użyteczności i takiej badawczej płodności, jak gdyby osiągnięć współczesnej ekonomii, w tym teorii praw własności, teorii kosztów transakcyjnych, teorii systemów ekonomicznych, teorii kontraktów, agencji i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, z tym związane jest takie przekonanie czy twierdzenie, że tworzenie państwowych gospodarstw rolnych zarówno w krajach socjalistycznych, jak i innych, bo były takie próby, okazało się pouczającym eksperymentem instytucjonalnym, w sumie nieudanym. No ale jest pytanie, dlaczego? Kolejna rzecz, kolejne przyczyny, dlaczego warto się zajmować, dlaczego warto dokonać analizy i opisu i syntezy tych doświadczeń. Po pierwsze, warto i należy wyjaśnić funkcjonowanie osiedli PGR-owskich jako tego, co kiedyś nazwałem światem PGR-ów. To był szczególny świat. Nawiasem mówiąc, to był tytuł także mojego grantu tego PGR-owskiego z lat 90. To było miejsce pracy, zamieszkania, życia towarzyskiego, zaspokojenia potrzeb socjalnych i innych. Należy także odpowiedzieć na pytanie, które ciągle jest zadawane, ono jest ciągle aktualne. Czy sposób likwidacji PGR-ów był właściwy, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i społeczne? Czy można to było zrobić inaczej, mniej szokowo, mniej boleśnie, że tak powiem. No ale to też dobrze jest odpowiedzieć na to takie pytanie.
Proszę Państwa, pouczająca jest historia dostosowywania się zarówno społeczności PGR-owskich, jak i tych zgromadzonych zasobów produkcyjnych w tym sektorze do warunków gospodarki rynkowej i nowej polityki gospodarczej, nowego systemu. To, co no, pojawiło się w ramach tak zwanej transformacji postsocjalistycznej. Kolejne pytanie i motyw zajmowania się tym, to jest, czy eksperyment w postaci państwowych gospodarstw rolnych jest już zamkniętą kartą elementów tych eksperymentów instytucjonalnych w sektorze rolnictwa. Czy można wrócić do tworzenia państwowych gospodarstw na przykład, a teraz jest w naszym kraju moda na to, żeby upaństwawiać to, co się tylko da. Czy to już jest zamknięta karta i nie ma tego powrotu do tej formy gospodarowania? I pytanie ostatnie. Czego uczy nas, przedstawicieli nauk społecznych, właśnie historia gospodarstw kolektywnych, w tym państwowych gospodarstw rolnych? To jest wyzwanie dla badaczy, no szczególnie nauk społecznych, ale także humanistycznych. No, nasz instytut organizował, przygotowywał seminaria, w których uczestniczyli przedstawiciele, znawcy na przykład literatury, kultury i tak dalej. To jest również temat dla tego typu badaczy. Proszę Państwa, ja dzisiaj się skupię w mojej prezentacji przede wszystkim na kwestiach metodologicznych, bo uznałem, że one są niezwykle ważne i mało rozpracowane. Bo to ile było PGR-ów, jak się zmieniała liczebność, jak się zmieniało rozmieszczenie, to dość dobrze wiemy, dobrze znamy. Zresztą niedawno było seminarium w naszym instytucie, gdzie panie prezentowały tego typu dane. Ja nie chcę do tego wracać, natomiast wydawało mi się, że bardziej takim challenging, takim wyzwaniem jest porozmawianie o kwestiach metodologicznych. I ten zakres dlatego jest właśnie koncentracja na tej problematyce. To jest po pierwsze przedstawienie genezy, bardzo krótko, tworzenia PGR-ów, uwarunkowania aksjologiczne i polityczne tego sektora. Po drugie, metodologiczne podstawy badania losów państwowego sektora w polskim rolnictwie. Przegląd pewien osiągnięć i inspiracji teoretycznych, jakie są użyteczne, możliwe do zastosowania w tych badaniach nad ewolucją PGR-ów. I to ja nie uwzględniam w tej prezentacji, to będzie w monografii, ale tu nie ma, nie uwzględniam losów społeczności PGR-owskich i majątku z tym związanego, czyli tą prywatyzacją, przekształcaniem. Po 1989 roku stwierdziłem, że tego byłoby za dużo na jedną prezentację i dlatego, jak mówię, skupiłem się na tamtych kwestiach o charakterze po pierwsze metodologicznym, po drugie do czasu, kiedy one były, te PGR-y funkcjonowały, czy końca lat 80. Natomiast moje pytania badawcze dotyczące całego projektu są znacznie, znacznie szersze. Ja tam podałem na tych czterech stronach wcześniej przesłanych, ale chciałem to przypomnieć, że po pierwsze, jak kształtowała się ewolucja sektora państwowego gospodarstw rolnych i jakie były etapy tej ewolucji, a także jakie były uwarunkowania polityczne, ideologiczne i gospodarcze, które ten proces determinowały. To jest pierwsze. Pierwsze pytanie. Drugie. Czy utworzenie państwowych gospodarstw rolnych i ich funkcjonowanie przez ponad 40 lat było istotnym czynnikiem rewolucji społecznej nie tylko w rolnictwie, ale też w skali kraju? Na przykład tu odwołanie do książki Ledera o prześnionej rewolucji, gdzie on pisze o PGR-ach, nawiasem mówiąc, również. Kolejne, co wnosi wiedza z zakresu analizy porównawczej systemów ekonomicznych, ekonomii instytucjonalnej i ekonomiki rolnictwa do wyjaśnienia procesu powstawania, przekształceń i upadku PGR-u?
i kolejne, czy państwowe gospodarstwa rolne mogły przetrwać i efektywnie funkcjonować w gospodarce rynkowej? A jeśli tak, to jakie warunki i rozwiązania systemowe musiały to umożliwiać? Proszę Państwa, wbrew pozorom to nie jest taka prosta odpowiedź na takie pytanie. Ja Państwu pokażę bardzo skrótowo pewne poglądy teoretyków, którzy mówią, że to jednak było możliwe, czyli jest możliwe. Kolejne pytanie bardzo ważne, na czym polegała ta tak zwana trauma społeczna i trauma kulturowa spowodowana likwidacją PGR-ów. No więc jest bardzo znana książka Sztompki o traumie transformacyjnej i wielu innych badaczy. Ta trauma odcisnęła swoje piętno i ona dla pewnej części była bardzo bolesnym doświadczeniem, krótko mówiąc. Pytanie kolejne. Czy jakie uzasadnienie ma teza o ukształtowaniu się homo PGR-us? Było takie pojęcie, się pojawiło. No było homo sovieticus, jak wiemy, i inne, jako szczególnego typu pracownika, mieszkańca wsi i obywatela. Ja przeglądałem książki na przykład i pracę z dziedziny psychologii społecznej, badaczy, którzy się tym zajmowali od strony właśnie psychologii społecznej i tam się pojawia to pojęcie homo PGR-us. Ono jest takie trochę pejoratywne w samej nazwie, ale jak mówię, ja tutaj przytaczam to pojęcie. No i jakie były cele, procedury i efekty zagospodarowania ziemi i innych składników mienia PGR-owskiego? Wspomniałem o tym w tytule zresztą mojego wystąpienia, jest pojęcie eksperymentu instytucjonalnego. Proszę Państwa, gospodarstwa państwowe w zamierzeniach władz komunistycznych miały być wzorcem rozwoju rolnictwa. To miał być przykład nowoczesnego, zmechanizowanego i tak dalej rolnictwa, które byłoby nie tylko efektywne, ale byłoby też atrakcyjne dla otoczenia, bo przecież gospodarstwa państwowe i spółdzielcze w Polsce tworzone były w otoczeniu na ogół chłopskiego rolnictwa. Przez cały czas istnienia tych PGR-ów była pewnego rodzaju konkurencja w tym sektorze rolniczym. To wiemy o tym dobrze, że tak było. A więc presja pewna była, także presja modernizacyjna. Ale ta modernizacja, która jest charakterystyczna dla PGR-ów, często nazywana jest ułomną modernizacją. I to była ułomna modernizacja. I ta modernizacja nie zawała zrównoważonym i trwałym rozwojem rolnictwa, czy tego, co takie modne słowo resilience się pojawiło, pewnego rodzaju żywotne rolnictwo, zarówno w warstwie społeczno-ekonomicznej, jak i kulturowej. Proszę Państwa, jednakże dla badacza procesów społecznych ten eksperyment instytucjonalny był ciekawy i jest ciekawy i skłania do wyjaśnienia, dlaczego okazał się eksperymentem nieudanych. Dlaczego ta komparatywna przewaga tego typu gospodarstw nie została wykazana? Mimo różnych prób racjonalizacji, bo takie też oczywiście były w tym sektorze. Przypomnienie króciutko, ponieważ użyłem w tytule i w tekście tego pojęcia eksperyment instytucjonalny. Czym on jest tak naprawdę? No to, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wykorzystać dość szeroki dorobek ekonomii, czy w ogóle tego nurtu instytucjonalnego,
zarówno w tej klasycznej amerykańskim nurcie weblenowskim, jak i nowej ekonomii instytucjonalnej, która została w ekonomii bardzo zresztą doceniona. Jest już chyba od co najmniej 8 laureatów Nagrody Nobla w ekonomii, uprawiających różne nurty ekonomii instytucjonalnej. Proszę Państwa, eksperyment instytucjonalny, jakim był system gospodarki planowej, motywowany był względami ideologicznymi i on dotyczył dwóch sfer instytucji. Po pierwsze, instytucji nieformalnych, przez wielu badaczy uważanych za najważniejsze instytucje, jakie funkcjonują, na przykład tradycji, religii, kapitału kulturowego, utartych wzorów zachowań i myślenia, takie mental constructs, jak to się określa. Jest ich dużo. Te nieformalne to jest dość istotna część w ogóle układu instytucjonalnego, czy takiej matrycy instytucjonalnej, w której funkcjonujemy. No i istnieje wiele instytucji formalnych, takich, które najczęściej mają formę prawną. To są różnego rodzaju regulacje prawne, ale także struktury organizacyjne. Na przykład struktura państwa jest taką instytucją formalną, czy systemy zarządzania i tak dalej. I obie te sfery uwarunkowań instytucjonalnych okazały się przeszkodą w osiągnięciu żywotnego, takiego efektywnego gospodarstwa państwowego. Tu przy okazji, jak się czyta tych czołowych twórców gospodarki tej socjalistycznej, komunistycznej, w ogóle państwa i systemu socjalistycznego, to tam się pojawia postulat i przekonanie o możliwości ukształtowania nowego człowieka. Taki, który będzie innym człowiekiem niż ten dotychczasowy. Wydawało im się, że można zmienić wszystko, że tam było takie założenie, które nazywam założeniem plastyczności systemów społeczno-ekonomicznych i tak dalej, że to są na przykład mentalność ludzi, tradycja, stosunek do wielu tam ważnych rzeczy, że są w pełni plastyczne do ukształtowania. To była część utopii, nawiasem mówiąc. Co prawda, jak spojrzymy teraz na to, jaką rolę mają instytucje formalne, te tworzone, no przecież w ekonomii instytucjonalnej mówi się o takim instytucjach konstruowanych. Znany socjolog ze szkoły chicagowskiej, James Coleman, napisał kiedyś taką, no on wielu to w swoich pracach o tym wspominał, ale taki sztandarowy artykuł o racjonalnej rekonstrukcji społeczeństwa, gdzie przyjął, że można ukształtować i wprowadzić instytucje, które bardzo istotnie zmieniają warunki funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, państwa i wiele, wiele innych. W pewnym sensie on też uważał, że ta plastyczność instytucji jest dość duża, ale jak się okazuje, tu istnieje cały szereg ograniczeń. W tych metodologicznych podstawach analizy, które ja przyjmuję, to po pierwsze biorę pod uwagę to, że istnieje możliwość wykorzystania osiągnięć nauk społecznych różnych, ekonomii, psychologii społecznej, nauk o zarządzaniu, socjologii, ekonomii, ekonomiki rolnictwa, nauk humanistycznych także, historii, literatury, teorii kultury itd., itd. Ta wiedza już jest bardzo, bardzo bogata, tylko wydawało mi się, że ona wymaga przejrzenia, uporządkowania pewnego rodzaju i dokonania syntezy. Oczywiście podstawą tego podejścia metodologicznego jest właśnie podejście interdyscyplinarne. Takie
zwłaszcza charakterystyczne dla ekonomii politycznej, w tym dobrym zrozumieniu i definicji ekonomii politycznej. To dodam, że ekonomia polityczna ma swój renesans w naukach społecznych. Także zastosowanie modeli wyjaśnień procesów gospodarowania, rozwoju, życia społecznego, instytucjonalnych różnych koncepcji i teorii systemów. Także traumy transformacyjnej oraz próba dokonania czy weryfikacji tezy głoszącej, że w warunkach gospodarki rynkowej i demokratycznego państwa gospodarstwa kolektywne miały szansę przetrwania i rozwoju, bo tak, takie twierdzenia istnieją. No właśnie, to za chwilę o tym coś powiem. Tutaj niektóre osoby, myślę tu o Andrzeju Kwiecińskim, ale nie tylko, znają na przykład książkę, no już niestety nieżyjącego, naszego kolegi Maćka Iwanka, który przygotował habilitację zatytułowaną Analiza instytucji własności przedsiębiorstw państwowych. I on powiada tak, o efektywności przedsiębiorstw, nawiasem mówiąc, ta książka jest taka bardzo mocno instytucjonalna, jest dobry przegląd nurtów instytucjonalnych tej pracy. I on mówi tak, o efektywności przedsiębiorstw i ich zdolności do działania w otoczeniu rynkowym decyduje nie forma własności, lecz sposób zarządzania. To jest pierwsze. I to jest jego teza taka zasadnicza. Czyli można skonstruować pewne instytucje, które pozwolą na przyzwoite działanie tego typu przedsiębiorstw. Drugi cytat pochodzi od Stiglitza. Od Józefa Stiglitza, różnice między przedsiębiorstwami państwowymi a wielkimi korporacjami, zwłaszcza jedne i drugie poddawane, które są poddawane presji rynku i konkurencji, mogą być mniej istotne niż się to na ogół przyjmuje. I trzeci cytat z Zdzisław Sadowski, nasz już też niedawno zmarły ekonomista i polityk gospodarczy, napisał tak. Trzeba pamiętać, że w dzisiejszym świecie kierowanie przedsiębiorstwami nie należy już do właścicieli, lecz do menedżerów. Nie system własności, lecz system zarządzania jest najważniejszy dla efektywności. Dla menedżera jest właściwie obojętnie, kim są właściciele kapitału. Mogą to być prywatni kapitaliści, a może być Skarb Państwa. I to jest prawdziwe, teoretycznie to jest jak gdyby wykonalne. Tylko tak, po pierwsze w dawnym systemie socjalistycznym nie było ani presji rynku, ani konkurencji takiej normalnej. W związku z tym nie działały bardzo ważne dwa mechanizmy weryfikujące efektywność gospodarowania. I mechanizmy, które jak gdyby wywierają presję na odpowiedni rodzaj gospodarowania i rozwoju. I teraz, proszę Państwa, to w zasadzie pewnej takiej ciekawostki. Moja analiza jest głównie analizą ekonomiczną, chociaż jak już mówiłem, sięga do dorobku innych nauk społecznych. Twierdzenie takie wśród ekonomistów jest, że ekonomia jest nauką modelującą. Ekonomia, podobnie zresztą jak nauki eksperymentalne, ścisłe i tak dalej, posługują się modelami. Ale niektórzy wyobrażają sobie, że model ekonomiczny to jest model tam przede wszystkim ekonometryczny, pełen wzorów i skomplikowanych, takich sformalizowanych zależności. Nie. Modele mogą być stosowane również w naukach humanistycznych, całkiem dobrze. I to pochodzi z takiej, ten cytat z książki wydanej w Stanach Zjednoczonych, autorami są Love i March,
ten, no, znani tacy badacze, March razem z Simonem napisał jeden z najbardziej cytowanych artykułów dotyczących teorii organizacji. I on mówi tak, model to uproszczony obraz realnego świata. Ma on niektóre cechy realnego świata, ale nie wszystkie. Model jest zestawem powiązanych przypuszczeń. To jest taki, on używa słowa guesses, takich zgadywanek jak gdyby, o tym, jaki jest świat. Podobnie jak wszystkie obrazy, model jest prostszy niż zjawiska, które chce reprezentować czy wyjaśnić. Ponieważ model posiada tylko niektóre cechy odzwierciedlanej rzeczywistości, to jest rzeczą naturalną, że możemy mieć wiele różnych modeli tego samego obiektu badań, przedstawiających różne jego właśnie te aspekty. I jeszcze dwa takie bardzo charakterystyczne dla tego podejścia. Tworzenie modeli powinno dawać ich twórcom przyjemność i pozytywne wrażenia estetyczne. Rzadko się znajduje w pracach na temat modeli i to, że ma dawać twórcom przyjemność i pozytywne wrażenia, zwłaszcza estetyczne. Modele w naukach społecznych nie muszą i nie są takim narzędziem badawczym, czy gorszym narzędziem badawczym niż w naukach ścisłych czy przyrodniczych. A główne przyjemności z uprawiania nauk społecznych wynikają z zasadniczej właściwości istot ludzkich. Człowiek potrafi generować bardziej złożone zachowania, niż jest w stanie je zrozumieć. W rezultacie modelami ludzkich zachowań są wiedza, ideologia i sztuka. To są metafory, za pomocą których staramy się upewnić, że nasze rozumienie zachowań, złożoność zachowań i liczba pytań dotyczących zachowań zwiększa się. Nasza ekscytacja wynika z tego, że możemy uczestniczyć w tej spirali. I to jest przygoda intelektualna. Jak powiedziałem, chcę wykorzystać bliskie mi podejście też metodologiczne ekonomii politycznej. Przy okazji przez 18 lat miałem okazję kierować Katedrą Ekonomii Politycznej i udało mi się nawet zachować jej nazwę w czasach, kiedy wszystkie na początku lat 90. katedry i uczelnie zmieniały nazwy na takie bardzo nowoczesne i bardzo, że tak powiem, trendy w tamtym okresie. Po pierwsze właśnie, podejście tego, co nazywam ekonomią polityczną, to jest ewolucyjność przede wszystkim. Traktowanie tego, że zarówno procesy gospodarcze, jak i rządzące nimi prawa są zmienne, zróżnicowane, a szczególne znaczenie dla ich przebiegu mają instytucje i zmiany instytucjonalne. To jest pierwsza cecha. Druga, że to jest podejście systemowe i holistyczne. Trzecia, to jest zakładają zmienność preferencji wzorów zachowań uczestników gospodarowania. Tu się kwestionuje, że modele człowieka gospodarującego opierają się na właśnie tym modelu homo economicus, że mogą być różne inne modele człowieka, że to one się zmieniają. Także, co jest ważne, traktowanie gospodarki jako systemu władzy i rozpatrywanie państwa i gospodarki jako komplementarne, niekiedy konkurencyjne źródła zachowań i zmian instytucjonalnych. Także zwracanie szczególnej uwagi na procesy dystrybucji dochodów i bogactwa. To jest bardzo ważna cecha ekonomii politycznej, że przygląda się, jak rezultaty gospodarowania są dzielone. Jak to wpływa na rozwój gospodarczy i na stabilność społeczną. Podział, tu przy okazji pojawia się czasami takie pojęcie koszty stabilizacji społecznej. I to są pewnego rodzaju wydatki na zaspokojenie różnych potrzeb ludzi po to, żeby zachować właśnie tą stabilność i pokój społeczny. Także docenianie podstaw normatywnych, czy tego, co się nazywa aksjologią ekonomii i polityki gospodarczej.
ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tych wartości społecznych. I tak jak już mówiłem, obserwujemy pewną odnowę ekonomii politycznej, wiele nurtów, wiele interesujących poszukiwań. W swoim tych badaniach i podejściu biorę pod uwagę wiele osiągnięć historii po prostu. I mianowicie tutaj takim bardzo inspirującym historycznym źródłem są prace, nie wiem, Witolda Kuli z naszego tego uniwersyteckiego ośrodka, czy warszawskiego, ale także Poznańskiej Szkoły Jerzego Topolskiego. I on tu podsuwa taką koncepcję tradycji, że badania PGR-ów, tutaj można wykorzystać pewną tradycję historyczną, histograficzną, w tym studia przypadków. I powiada tak, co jest ważne, wyjaśnienie, czyli szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego, jest samym sercem nauki, jest głównym zadaniem historii. I podążając tą wskazówką metodologiczną, powinniśmy zadać szereg pytań dotyczących analizowanego przez nas obszaru zjawisk. Na przykład, dlaczego PGR-y powstały w naszym kraju w ogóle? Dlaczego nie znalazły trwałego i racjonalnie uzasadnionego miejsca w strukturze rolnictwa? Dlaczego majątek produkcyjny i zasoby pracy zgromadzone w tym sektorze nie zostały efektywnie wykorzystane, czy przynajmniej znaczna część nie została efektywnie wykorzystana w okresie postsocjalistycznej transformacji? Dlaczego skutki społeczne, w tym zasięg marginalizacji, wykluczenia oraz upadku PGR-ów okazały się tak rozległe i dlaczego narracja popularna, naukowa i publicystyczna dotycząca znaczenia PGR-ów i ich dziedzictwa jest ciągle bardzo żywa? Ja tam wspominam o tym, że dla wielu osób, całych grup, charakterystyczna jest taka ocena przeszłości, którą czasami się nazywa, używa się takiej metafory, że niegdysiejsze śniegi są coraz bielsze. I to jest pewnego rodzaju taka idealizacja przeszłości. No ale to jest oczywiście zrozumiałe dla wielu, wielu ludzi. Kolejna rzecz, którą uwzględniam i rozwijam w swojej pracy, jak już powiedziałem, dlatego o tym modelowaniu wcześniej mówiłem. Próbuję konstruować pewien model losów PGR-ów i to są takie trzy modele, które wydawało mi się, że są użyteczne i takie nośne poznawczo. Można przyjąć pierwszy model, że ten sektor właśnie państwowych gospodarstw rolnych rozwija się według tego modelu, który nazwałem modelem trwałego i harmonijnego rozwoju. Jest to optymistyczny model, dlatego że on zakładał, że te gospodarstwa modernizują się, mogą przetrwać i mogą istnieć w warunkach rynkowych. To jest pierwsza rzecz. Drugi model pesymistyczny dla tych gospodarstw. To jest model nierozwiązywalnych sprzeczności prowadzących do upadku tego sektora. Można wykazać, że takie sprzeczności się pojawiły, one były właśnie trudne albo wręcz niemożliwe do rozwiązania i dlatego to jest ten model pesymistyczny oraz model przerwanego eksperymentu, pewnego rodzaju brak rozstrzygnięcia. Tu tak przytoczę wiele godzin dyskusji z moim kolegą szanownym, wybitnym specjalistą PGR-ów, profesorem Dzunem rozmawiałem, gdzie no właśnie on uważa, że ten eksperyment mógł trwać, rozwijać się, no i dać dobre owoce, że tak powiem, że były szanse.
Natomiast zastosowano model, jak to się mówi, przerwanego eksperymentu. Ja to tak przynajmniej określiłem. Już zbliżając się powoli do końca mojej prezentacji, kilka słów na temat tego, co się nazywa transformacyjną traumą i sposobami wychodzenia z niej. Proszę Państwa, tutaj jest kilka pracy, jak mówię, przede wszystkim Sztompki, ale nie tylko. Ja tutaj cytuję badacza Piotra Długosza, który który analizował właśnie traumę, tą transformacyjną i sformułował następujące myśli, że przejście z socjalizmu do kapitalizmu wiązało się ze znaczną dezorganizacją życia społecznego. Cały dotychczasowy świat nagle runął i społeczeństwo musiało się zmagać z zagrożeniami w postaci spadku bezpieczeństwa społecznego i deprywacji ekonomicznej. Traumę pogłębiło nie tylko pogorszenie warunków życia, ale też pojawiający się szok kulturowy. Dotychczasowe reguły i wartości zostały zdezawuowane, tym samym został zadany bolesny cios społecznej tożsamości. Dodatkowo stan traumy mogły pogłębiać nieadekwatne strategie przystosowawcze. Brak odpowiednich zasobów oraz tkwienie w starych przyzwyczajeniach utrudniało adekwatne działania pozwalające na wyjście z tej traumy. I do klasycznych objawów traumy społeczno-kulturowej zaliczyć należy brak zaufania instytucjonalnego i osobowego, tu ten krzyżyk jest niepotrzebny, pesymizm przyszłościowy, nostalgiczny obraz przeszłości, to te białe śniegi, apatię polityczną i, jak to autor określa, postkomunistyczny kac. Lustracja, dekomunizacja była dla wielu osób także takim doświadczeniem przykrym bardzo. Ten traumę transformacyjną możemy i etapy adaptacji w takich trzech warstwach, pewną, w której występuje następująca sekwencja. Po pierwsze, najpierw jest szokowa terapia i trauma transformacyjna. Potem takie silne poczucie niepewności, krzywdy i zakresu marazmu. I trzecie, ograniczona i bolesna adaptacja do nowych warunków systemowych. I to jest coś, co będzie oczywiście później rozwinięte. Co dalej? I w tym miejscu właśnie, jak napisałem, rozpoczyna się kolejny etap analizy, który kiedyś nazwałem ginący świat państwowych gospodarstw rolnych. No więc pytanie, które się pojawiało już tutaj wcześniej. Czy ta zagłada i związana z nim trauma transformacyjna musiała przebiegać tak, jak to wyglądało w rzeczywistości? Jak oceniają to zarówno mieszkańcy osiedli PGR-owskich, jak i badacze społeczni tego zjawiska? Jest ważną częścią mojego programu badawczego. Ja wykorzystuję wiedzę i doświadczenie i wyniki badań wielu osób. Kilka osób jest tutaj na sali wirtualnej, seminaryjnej. I pytanie, dlaczego i dlaczego tak, wymaga odpowiedzi, co traktuję jako nie tylko problem badawczy, ale też jako społeczne zobowiązanie badacza. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za przedstawienie i za bardzo dobry czas. Mamy zatem, proszę Państwa, dobrą godzinę na dyskusję. Otwieram dyskusję i proponuję taką, przyjęcie takiej zasady, abyśmy może po 3-4 wypowiedzi od Państwa zebrali. I proponuję też, żeby może najpierw zadać ewentualnie pytania, a w drugiej rundzie moglibyśmy wówczas jeszcze wejść w dyskusję, w polemikę. Jeżeli to będzie możliwe, to by było dobrze, żeby nam się to udało utrzymać, a jak nie, no to będziemy dynamicznie reagować. Otwieram zatem rundę
pytań i proszę się zgłaszać. Możemy albo podnosić taką łapkę reaction, włączyć do góry, albo na czacie piszcie Państwo, że poprosicie o głos, jest tu Wasze imię, nazwisko i będę wywoływać Państwa. Tak więc, Panie Profesorze, dziękuję za przedstawienie i oddajemy teraz głos naszym słuchaczom i uczestnikom seminarium. Słuchamy Państwa. Mamy tak, już mamy w kolejności. To może ja, pierwsza runda to będzie pan dr Piotr Łyson, później pan profesor Krzysztof Gorlach, pan profesor Andrzej Czyżewski i pan profesor Sławomir Kalinowski. W takiej kolejności. To pierwsze proszę o głos pana dyrektora Łysonia. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy dobrze mnie słychać? Tak. Ja bardzo dziękuję za możliwość udziału w tak ciekawym seminarium i przy tak istotnym temacie. Ja mam oczywiście znacznie mniejszą wiedzę na temat historii rozwoju i różnych procesów w PGR-ach od wielu z Państwa. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które wydają mi się, dwa zagadnienia, które wydają mi się niezwykle żywotne dzisiaj. Nazwałbym je takim sprzężeniem problemów ziem zachodnich i północnych i problemów obszarów popegierowskich. Z moich takich bardzo zgrubnych szacunkowych wyliczeń wynikało, że około 2/3 jednostek PGR-owskich mieści się na ziemiach zachodnich i północnych. To jest tak naprawdę mniej niż przeciętny uczestnik dyskusji mógłby się spodziewać, ale to sprzężenie problemów ziem zachodnich i północnych z problemami obszarów popegierowskich wydaje mi się szczególnie istotne. I w kontekście dzisiejszym myślę, że są trzy ważne aspekty, do których należałoby się odnieść. O jednym już pan profesor sporo powiedział, czyli o tym kompleksie spraw społeczno-gospodarczych, tak to nazwijmy, czyli takiego zagubienia osób wcześniej związanych z PGR-ami w dzisiejszej rynkowej rzeczywistości, mniej więcej prawie 30 lat od rozwiązania PGR-ów. Ale są jeszcze dwa ważne wątki, które wydają mi się nie mniej istotne. Jeden wątek to jest deficyt własności. I mam głębokie przekonanie, że różne procesy w Polsce, w tym procesy gospodarcze, ale też otwartość na pewnego rodzaju mniejszą lub większą aktywność, radzenie sobie w życiu, możliwość gospodarowania zasobami, wiąże się z tym, co w jakim zakresie dana osoba czy dana rodzina posiada. I w tym deficycie własności na obszarach popegierowskich widziałbym bardzo istotny problem, do którego należałoby nawiązać i który myślę, że warto byłoby przełamywać. I drugi wątek to jest deficyt zakorzenienia. To jest oczywista sprawa związana z powojennymi przesiedleniami i faktem, że społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych są społecznościami młodymi, postmigracyjnymi i w związku z tym doświadczają w mniejszym lub większym zakresie deficytu zakorzenienia. Też moim zdaniem bardzo ważnym zadaniem państwowym jest przełamywanie tego deficytu zakorzenienia. Jeżeli będzie czas, to ja w dalszej dyskusji bardzo chętnie rozwinę ten wątek. Natomiast to jest w moim głębokim przekonaniu sprawa podobnej wagi państwowej, jak zszywanie Polski z trzech zaborów po I wojnie światowej. Powiem tylko jedno zdanie w ramach tego przełamywania deficytu zakorzenienia. Są dwa bardzo ważne punkty zaczepienia. Jeden to są zróżnicowania krajobrazu kulturowego uwarunkowanego historycznie na ziemiach zachodnich i północnych. Przypomnę, tam jest około 1/5 ziem zachodnich i północnych, to są ziemie odzyskane po prostu po zaborach, nie po I wojnie, tylko po II wojnie światowej. I drugi punkt zaczepienia to jest dziedzictwo kresowe przeniesione z dawnych kresów wschodnich I i II, ale głównie II Rzeczpospolitej na ziemię zachodnie i północne. To może tyle tytułem takiego głosu na początek dyskusji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze. Pan doktor Piotr Lustań, dyrektor Główny Urząd Statystyczny. Teraz poproszę o głos pana profesora Krzysztofa Gorlacha, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry państwu. Bardzo miło państwa widzieć tutaj wszystkich. Brakuje mi tych seminariów IRWIR-u. Mam nadzieję, że już w jakimś czasie będę mógł wsiąść w Pendolino i przyjechać do Warszawy na to spotkanie, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja mam trzy pytania do pana profesora Wilkina. Pierwsze pytanie, czy PGR-y to rzeczywiście kolektywne rolnictwo? Zmierzam do tego, czy kolektywne rolnictwo, tak jak spółdzielnie, jakieś wspólnoty, zespoły producenckie, jakkolwiek byśmy to nazwali, to jest to samo, co gospodarstwa państwowe. Mam wrażenie, że pan profesor nie dokonał tutaj bardziej precyzyjnego rozróżnienia, a wydaje mi się, że to jest istotne. Drugie pytanie, to bym powiedział takie, to jest takie pytanie z, że tak powiem, puli, co by było, gdyby, czyli czy PGR-y miały szansę przetrwania? No, nie przetrwały, więc co musiałoby być spełnione, żeby one ewentualnie przetrwały? Jak pan profesor by zareagował na takie pytanie? I trzecie pytanie. W pewnym momencie swojego wykładu bardzo interesującego pan profesor Wilkin stwierdził, że nieważne jest, to zresztą cytując tam różnych autorów, nie, Stiglitza chyba, nieważny jest typ własności, ważny jest typ czy rodzaj, charakter zarządzania. To ja bym to powiedział tak po młodzieżowemu, że zarządzanie rządzi. I teraz mam takie pytanie. Czy oczekiwania z jednej strony na przykład prywatnych udziałowców jakiejś firmy, a z drugiej strony Skarbu Państwa, który jest udziałowcem też jakiejś firmy, są takie same? Możemy traktować jako takie same, czy nie? To są moje pytania do pana profesora Wilkina. Serdecznie proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panie profesorze. Poproszę pana profesora Andrzeja Czyżewskiego, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Tak, oczywiście panie profesorze. Tak. Witam serdecznie koleżanki, kolegów. Miło mi chociaż przez telewizor, ale to tak nie do końca. W każdym bądź razie wrażenia estetyczne są. Co chcę powiedzieć? No przede wszystkim, panie profesorze, drogi Jurku, to jest wspaniały temat. Sam chciałem się kiedyś tym bliżej zająć, ale pewnie czasu nie starczy. Natomiast podjął się autor, pan profesor Wilkin, bardzo trudnego zadania. Bowiem moim zdaniem i wedle mojej wiedzy pozycja i wkład w życie gospodarcze, społeczne i kulturowe PGR-ów w Polsce jest bardzo zróżnicowana. Zupełnie inaczej wyglądałaby ta utopia, z którą bym się w tym momencie zgodził, na ziemiach centralnych, a inaczej na ziemiach zachodnich, nawet też jest różnica w kwestiach ziem północnych. Tutaj są potrzebne inne założenie metodologiczne, dlatego że w moim przekonaniu na ziemiach zachodnich, lubuskie, gorzowskie, Dolny Śląsk, to bardzo istotnym kwestią jest racja stanu, jaka leżała przed tymi PGR-ami. Jak powstało Ministerstwo Zagospodarowania Ziem Zachodnich, tam Gomułka był ministrem na początku PRL-u, to przecież trzeba pamiętać, że wysiedlono znaczną część ludności niemieckiej i to nie tylko Polacy zrobili, ale także Niemcy. I tam nie było komu zasiedlić, zagospodarować, jak to powiedział mój poprzednik, zszyć tych ziem z Polską. To była racja stanu. W tym momencie do pewnego okresu, a ja to uważam, że do ostatecznego uznania granicy na Odrze i Nysie, granicy Polski z Niemcami, to były przecież ostateczny kawałek granicy został uznany jeszcze za premierostwa Jaruzelskiego. To były lata i bez tej racji stanu, jaką pełniły PGR-y, trudno mówić o tym, że to była utopia.
ta utopia w tym aspekcie się udała, została wytworzona cywilizacyjnie, powiedzmy sobie, nowa jakość, zostały jednak te tereny zszyte z Rzeczpospolitą. No i w gruncie rzeczy oponenci granic Polski na zachodzie i północy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Tam już kto inny mieszka, kto inny żyje i inaczej to funkcjonuje. Bez PGR-u w 1945 roku nie wiem, czy to byłoby w ogóle możliwe. Więc pominięcie kwestii racji stanu ze względu na zmianę granicy Polski, obszaru Polski, no byłoby założeniem bardzo upraszczającym. Druga kwestia to jest to, co w tej pierwszej naszej wypowiedzi powiedział pan profesor. Otóż faktycznie wkład cywilizacyjny jest bardzo oryginalny i znamienny. Tam adoptowano różne wzorce kulturowe. I na przykład inaczej to wyglądało na Mazurach, inaczej to wyglądało na ziemi lubuskiej i gorzowskiej w tym wypadku. Więc tu trzeba te założenia badawcze w moim przekonaniu trochę zróżnicować. Co jest uniwersalne w tym wszystkim? No mianowicie tak, są trzy bariery. Bariera popytowa, dochodowa, bariery mówię w relacjach, w stosunkach agrarnych w Polsce. Bariera popytowa, dochodowa, przemian strukturalnych. I nie wszędzie, no i oczy na to się nakłada przymus konsumpcji żywności. I nie wszędzie na terytorium Polski była, powiedzmy sobie, ta PGR okazały się utopią. Na ziemiach zachodnich oczywiście był okres niepotrzebny moim przekonaniu, to też pan profesor Dzun tak mówi, tego bezkrólewia, bo trzeba było po prostu po zmianie ustroju skomercjalizować te PGR-y, a potem sprywatyzować. Dzisiaj w Zielonogórskim, prawda, które poznaje coraz bardziej, funkcjonuje zupełnie przyzwoicie własność prywatna. Tak jakby weszła w te stare, powiedzmy sobie, przed czy poniemieckie struktury obszarowe i funkcjonowania. Natomiast już społeczeństwo jest inne. Mam rzadką sposobność porównań, jak reagowała młodzież w Wielkopolsce, gdzie wykładałem prawie 49 lat i na przykład w Zielonogórskim, Lubuskim, gdzie wykładam powiedzmy sobie 10 plus te kolejne lata teraz. Reakcje tych młodych ludzi, którzy się biorą z tego, że to są na zachodzie, to są następcy tych zmian pokoleniowych, cywilizacyjnych, są inne. Są inne. Także ostrożnie z unifikacją tych założeń metodologicznych w kwestii PGR-ów dla całego kraju. A poza tym no, fascynujący temat i bardzo ładnie przedstawiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. I pan profesor Sławomir Karlinowski, IRWIR. Dziękuję panie profesorze za niezwykle ciekawe wystąpienie, tym bardziej, że samemu interesują mnie losy byłych pracowników PGR-ów i byłych wsi po PGR-owskich. Z wielką estymą wysłuchałem pana profesora wystąpienia i czekam na publikację. Ja mam takie pytanie, może takie trochę związane z komentarzem. Według szacunków zostało około 200, no może 230 tysięcy osób, które w jakiś sposób były jeszcze powiązane z PGR-em, które pracowały w PGR-ze nadal 30 lat po ich rozwiązaniu, to jeszcze jest taka grupa osób. I jak dać zadośćuczynienie? Co zrobić, by za tę utraconą pracę, za te utracone możliwości, ale przede wszystkim za to, że nie wyposażono tych osób przez te 30 lat
ich i ich potomków, dzieci, nie wyposażono w pewne umiejętności, w takie, które dałyby możliwość znalezienia się w tej nowej rzeczywistości. Czemu nie wdrażano narzędzi, które zapobiegałyby dziedziczeniu biedy, nie tylko przez potomków samych pracowników PGR-u, ale całe miejscowości. Mówię dziedziczenie biedy, ale też myślę o dziedziczeniu pewnych postaw, pewnych braku umiejętności zdobywania tychże postaw i tak dalej. I to jest jakby pierwsza część. I druga, co pan profesor myśli o programie, który nie tak dawno szumnie ogłaszano w telewizji, 250 milionów dla każdej gminy, gdzie były PGR-y. Czy ten program spełni swoje oczekiwania? Jak pan profesor myśli, czy faktycznie te osoby, które były związane z PGR-ami, dzięki temu zyskają jakieś umiejętności, jakieś możliwości? No to może postawię tutaj kropkę na razie. Dziękuję, Sławku. Oddaję głos panu profesorowi. Ja tylko dodam, że chyba się przejęzyczyłeś. Nie 250 milionów dla każdej gminy, tylko chyba na cały program. Program. Bo to jest taka kwota, jak podzielimy na PGR-y, że na trzy lampy wystarczy. No dla wszystkich gmin, tak. Nie, oczywiście nie dla każdej gminy, bo to by było idealne. Panie profesorze, pan profesor Jerzy Wilkin oddaje głos i później będzie druga runda. Już mamy trzy osoby zgłoszone. Świetnie, dziękuję bardzo za te pytania i bardzo, bardzo ciekawe komentarze też. W trzech w zasadzie wystąpieniach i pytaniach pojawiła się kwestia konieczności innego traktowania ziem zachodnich i północnych w odniesieniu do analizy właśnie PGR-ów. Ja przyznaję, że faktycznie o tym nie mówiłem, ale sporo o tych sprawach myślałem i nie tylko myślałem. Doceniam przede wszystkim to, że tam były tworzone jednak PGR-y na ziemi, która nie była jeszcze wtedy ziemią zasiedloną. Nie wydzierano tej ziemi, powiedzmy, ja już nie mówię o przemieszczaniu i wysiedlaniu ludności niemieckiej, ale nie odbierano na przykład chłopom, którzy gospodarowali tak, jak to się działo w innych miejscach, na przykład w okresie takiego przymusu tworzenia spółdzielni produkcyjnych albo jeszcze gorsze przykłady poza naszymi granicami. Dlatego też uważam, że ten proces tworzenia PGR-ów w Polsce przebiegał znacznie łagodniej niż w innych krajach socjalistycznych, czyli tego takiego terroru i przymusu było znacznie, znacznie mniej, no po prostu. Dlatego, że to była ziemia do zagospodarowania w tamtym momencie i to trzeba faktycznie uwzględnić, a więc nie można stosować jednolitego podejścia do wyjaśniania losów PGR-ów na ziemiach zachodnich i na ziemiach pozostałych w Polsce. Z tym się absolutnie zgadzam. Proszę Państwa, to jest także to o czym doktor Łysoń mówił, ta kwestia zakorzenienia. Faktycznie tam przyjechali ludzie, którzy zostali wyrwani w pewnym sensie z innych terenów, no właśnie na tych terenach Polski Wschodniej przedwojennej, z centralnych części Polski i tak dalej, przesiedlili się na ziemie zachodnie, które oferowały im nowe warunki rozwoju. No ale te osoby, jak mówię, jak były wykorzenione, że tak powiem, z jednego miejsca, a jeszcze nie zakorzenione w drugim miejscu. To miało istotne znaczenie oczywiście. Tutaj profesor Czyżewski mówił jeszcze o racji stanu, że te ziemie należało zagospodarować, bo no, taki był, taka była sytuacja polityczna. No, gorzej by było, gdyby te ziemie przejęte
poniemieckie, nazwijmy to, były no, już całkowicie opuszczone, niezagospodarowane i tak dalej, to miałoby swoją wagę polityczną. I to... Zresztą jak w 90 pytałem wójtów gmin, gdzie przynajmniej 30% ziemi było we władaniu PGR-ów, to było głównie zresztą w Polsce północnej, na Mazurach i na w województwie białostockim, to większość z nich mówiła, że nie było ich zdaniem możliwości szybkiego zagospodarowania tych ziem zachodnich, gdyby nie tworzono PGR-ów na tych ziemiach. Że to było posunięcie zrozumiałe i takie usprawiedliwione, jak gdyby. Także to nie było jakoś oceniane przez gospodarzy tych ziem w sposób negatywny. Profesor Gorlach zapytał, czy PGR-y to kolektywne rolnictwo. Tu jest sporo takich uproszczeń. Ja powiedziałem na początku, że to rolnictwo socjalistyczne, rolnictwo uspołecznione tak zwane, miało dwie zasadnicze formy, to znaczy było oparte na własności spółdzielczej i państwowej. Ja kiedyś w latach 70. późnych chyba napisałem taką książeczkę, mogę powiedzieć całą, porównując ewolucję rolnictwa socjalistycznego w krajach głównie Europy Środkowej i Wschodniej. I proszę Państwa, tam we wszystkich tych krajach następowało jak gdyby zlewanie się tych dwóch form własności, upodabnianie. I nawet oficjalnie zresztą mówiono, że jedno i drugie musi stać się po prostu własnością socjalistyczną, wspólną, kolektywną właśnie własnością. Wiemy dobrze, że oczywiście taka modelowa, dobra spółdzielnia się różni bardzo istotnie od przedsiębiorstwa państwowego. To jest zrozumiałe. Natomiast w socjalizmie ta autonomia spółdzielni i przestrzeganie zasad spółdzielczości było, jak wiadomo, lekceważone, łamane. W niektórych przypadkach spółdzielnia się niczym nie różniła od przedsiębiorstwa państwowego. I stąd to uproszczone określenie, że to jest rolnictwo kolektywne, po prostu jedno i drugie, albo rolnictwo typu socjalistycznego, możemy użyć takiej nazwy. Teraz to pytanie drugie, które profesor Gorlach zadał, czy PGR-y miały szansę przetrwania, na co wskazują pewne podejścia teoretyczne, ja o nich wspomniałem, ja tylko o niektórych. Ich jest więcej, ale proszę Państwa, między innymi dlaczego one nie miały wielu tych szans, czy znacznych szans. Po pierwsze, jak przejrzałem historię, czy ewolucji struktur PGR-owskich, struktur zarządzania i struktur organizacyjnych, to tam mniej więcej co 3-4 lata zarządzania PGR-ami. Jak może funkcjonować przedsiębiorstwo, w tym zwłaszcza w rolnictwie, jeśli co 3-4 lata zmieniają się struktury, podporządkowanie, wydłużenie tych zależności, że tak powiem, organizacyjnych i tak dalej. Po drugie, zmienność osób, które podejmowały decyzje. To, że te osoby się zmieniały bardzo często, tu przy okazji ja widzę pewne podobne zjawiska obecnie w naszym kraju, gdzie jak obserwujemy, jest wyraźna presja na rzecz poszerzenia własności państwowej i to dobrze nie wróży oczywiście, bo już wychodzą pewne wady, które
istniały także w PGR-ach. Mianowicie zmienność kadr, płynność tych kadr, brak merytokratycznych kryteriów doboru, jednych i drugich przypadku było, zmienianie tych struktur dość często. A więc okazuje się, że ta własność państwowa, podległość oczywiście władzy politycznej, czyli taka polityzacja swoista zarządzania tymi jednostkami, to razem prowadziło do tego, że one miały szanse znikome, krótko mówiąc, przetrwania i takiego rozwoju. Tak, no już o tym mówiłem, że tu profesor Czyżewski zadał pytanie, czy to była utopia, na przykład te tworzenie tych PGR-ów na ziemiach zachodnich i tak dalej. Ja piszę o tym szczerze i wyjaśniam. To obiecuję, że to zrobię lepiej i pełniej. Ja o utopijności mówię w tych częściach, które opisują takie aksjologiczne podstawy funkcjonowania PGR-ów i pewną ideologię, która była taką siłą parcia w kierunku poszerzenia tych kolektywnych, państwowych, spółdzielczych i tak dalej gospodarstw. Proszę Państwa, już po śmierci Stalina w Polsce w 1955 roku na plenarnych posiedzeniach partii sformułowano postulat, że w najbliższych latach powinniśmy doprowadzić do mniej więcej 50% własności właśnie w sektorze tak zwanym socjalistycznym, uspołecznionym, czyli w postaci gospodarstw państwowych i spółdzielczych. A wtedy już większość spółdzielni się kruszyła i praktycznie wylatywała, że tak powiem, z tego. Teraz właśnie, tu profesor Kalinowski wspomniał o kwestii zadośćuczynienia. To jest ważna sprawa, bo taką formą zadośćuczynienia jedynie można przyjąć to, że osoby, które mieszkały w osiedlach PGR-owskich, mogły kupić za bardzo niewielkie pieniądze, wykupić te mieszkania i dalej w nich mieszkać już jako w swoich mieszkaniach. No ale to proszę Państwa, było, jak otrzymałem mieszkanie na Ursynowie, spółdzielni, ale z okazji Roku Nauki Polskiej przydzielono dodatkowo tam 10 chyba mieszkań uniwersytetowi, ja się załapałem, dostałem to mieszkanie spółdzielcze, to potem jak je przekształcałem na własnościowe, to zapłaciłem tyle, ile wynosi średniej wielkości namiot, czyli za cenę namiotu małego. To były symboliczne pieniądze. No, to samo PGR-ach było również, czyli to nie dotyczyło, to nie było szczególną formą rekompensaty. I to zadośćuczynienie jest zadrą, jest pewnym niezrealizowanym i takim, no, przez niektórych uważane za krzywdzący, za tak, że historia ich skrzywdziła, krótko mówiąc. Co można teraz zrobić, te 250 milionów? Proszę Państwa, ja straciłem wiarę w rozsądną dystrybucję pieniędzy wspierających lokalny rozwój. Po doświadczeniach rządowego programu inwestycji lokalnych i nie tylko. Także te 250 milionów moim zdaniem może być też wykorzystane jako taka kolejna forma rozdawania tych pieniędzy na kartonach. No. Także, że nie mam, chociaż rozsądnie wydawane by się na pewno proszę przydały. O, to tyle. Dobrze, dziękuję panie profesorze. Jest jeszcze 6 osób zgłoszonych i ja bym podzieliła to na dwie rundy. Osobom udzielimy około 3 minut na wypowiedź, a później panu profesorowi, jak pan profesor dostanie jeszcze 10 i dwie takie tury zrobimy, to się powinniśmy zmieścić do godziny 13. Tak więc zaczynamy drugą rundę. Pan profesor Aleksander Grzelak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Dzień dobry, pani przewodnicząca, panie profesorze. Z wielką przyjemnością wysłuchałem tego wykładu, dlatego że problematyką PGR-u zajmowałem się na etapie pracy doktorskiej. Chodziło o transformację państwowych gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Także no, z takim na pracę z tego okresu. Także z takim rozrzewnieniem. Ja bym chciał zwrócić uwagę na takie jeszcze trzy kwestie. Pierwsze bym nawiązał do tego, co mówili moi przedmówcy, że są różne twarze tego problemu. I te różne twarze dotyczą także kontekstu porównań międzynarodowych. Ja osobiście uważam, że właściwie my i tak w Polsce mieliśmy najmniejszy z możliwych zakres tego właśnie sektora państwowego, jeśli porównujemy to z innymi krajami. U nas zakres tego sektora prywatnego był i tak bardzo duży, natomiast właśnie kwestia zagospodarowania tych ziem, to i tak można powiedzieć na tle całego ogromu zdarzeń, uwarunkowań politycznych, to był względnie niewielki udział. Natomiast te różne twarze sprowadzają się do tego, że przykładowo chociażby w Wielkopolsce te procesy samej prywatyzacji, ale także funkcjonowania PGR-u w poprzednim systemie zdecydowanie przebiegały korzystniej niż w innych regionach Polski. Między innymi to wynikało z pewnego rodzaju współistnienia sektora tego prywatnego, rolnictwa indywidualnego i państwowego. W tych regionach, gdzie nie było tego współistnienia, nie było też czasami takich efektów synergii. Z moich rozmów, także z badań wynikało między innymi, że te efekty synergii sprowadzały się do tego, że na przykład w zakresie kreacji postępu gospodarstwa indywidualne w jakichś obszarach także zyskiwały, na przykład właśnie z racji chociażby współpracy. Ponadto później te same procesy prywatyzacji zachodziły zdecydowanie także korzystniej właśnie z racji tego współistnienia. Druga kwestia, stosunek do państwa, mianowicie stosunek państwa tych osób, które funkcjonowały w PGR-ach, był taki trochę odmienny niż pozostałej grupy społecznej. Faktycznie to była taka odrębna grupa społeczna, pewnego rodzaju wykształcona mentalność, gdzie o ile część obywateli w Polsce poza PGR-ami utożsamiało państwo z czymś takim represyjnym, z czymś niekorzystnym, złym, to tutaj te odniesienia, te podejście do państwa były zdecydowanie inne. W zakresie na przykład odniesień do majątku, do mieszkań, pomimo że to były mieszkania państwowe, pomimo że ten majątek był państwowy, to oni, ci ludzie niejednokrotnie to utożsamiali z naszym majątkiem, z naszymi mieszkaniami, czyli utożsamiali to w ten sposób państwo. I trzecia kwestia, to tutaj można zauważyć dwa eksperymenty. Pierwszy eksperyment, o którym mówił pan profesor, i drugi, który wiadomo, że z racji ograniczeń czasowych i z racji tego, co pan profesor tutaj też ograniczył w zakresie tego, co się działo w PGR-ach, a nie później w związku z prywatyzacją. Drugi eksperyment polegał na tym, że mam wrażenie, że zastosowano tutaj koncepcję twórczej destrukcji Schumpetera w odniesieniu do tego sektora. I ta koncepcja no, spowodowała no, bardzo duże koszty społeczne, o którym też tutaj mówili moi przedmówcy. Trudno właściwie wyobrazić sobie taki drugi przykład sektora, gdzie rozwiązania byłyby tak radykalne. Nie wyobrażam sobie, gdyby coś takiego na przykład w odniesieniu do górnictwa zastosowano z racji chociaż reprezentacji pewnej także możliwości działań lobbystycznych tego sektora. I te elementy no, spowodowały właśnie później też na wiele, wiele lat swego rodzaju tego rodzaju traumę. To był właśnie taki tragizm sytuacji, że z jednej strony ten eksperyment sprowadzający się do tego, że te osoby tam funkcjonowały w swoistej takiej otoczce i później kolejny eksperyment, gdzie wszystko zanegowano i później czasami taki negatywny też obraz, który dominuje w przekazie, chociażby ten film dokumentalny Arizona odnośnie tego, jak funkcjonują te społeczeństwa, no jest też tego takim zdecydowanym przykładem. Tu jest, proszę Państwa, i na zakończenie właśnie ten drugi eksperyment, to jest taki właśnie typowy też przejaw takiego podejścia, można powiedzieć, nieuwzględniającego realiów, które miały miejsce. Ten sektor został zakwestionowany jako relikt poprzedniego systemu z całą mocą, także ten kontekst polityczny tutaj był bardzo silnie zaakcentowany i uważam, że można było to zrobić w sposób trochę bardziej ewolucyjny. Także dziękuję i jeszcze raz gratuluję bardzo ciekawego wykładu. Teraz poproszę dwie panie profesor o zabranie głosu, panią profesor Renatę Marks-Bielską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i później panią profesor Marię Halamską, IRWIR. Renato, oddaję ci głos.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ze względu na obowiązki dydaktyczne, niestety za chwilę będę musiała opuścić tę niezwykle ciekawą dyskusję. W związku z tym tylko króciutka refleksja. Pan profesor Wilkin w 2002 roku w recenzji mojej rozprawy doktorskiej dotyczącej byłych pracowników PGR-ów stwierdził słusznie, że literatura naukowa dotycząca przekształceń byłych PGR-ów i skutków społeczno-ekonomicznych tego procesu jest już dość bogata, ale nie oznacza to, że problematyka ta jest wystarczająco rozpoznana i przeanalizowana. Transformacja systemowa w państwowym sektorze rolnictwa, rozumiana jako gruntowna zmiana podstawowych instytucji społeczno-ekonomicznych, traktowana jest jako jeden z trudniejszych i najbardziej dramatycznych elementów polskiej transformacji postsocjalistycznej. Proces ten czeka wciąż na swą wielką naukową syntezę. Minęło od tego czasu już prawie 20 lat i bardzo ucieszył mnie fakt, że to właśnie pan profesor tego dzieła się podjął i czekam z niecierpliwością na efekty w postaci monografii. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Poproszę panią profesor Marię Halamską. Tylko proszę włączyć mikrofon, pani profesor. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry szanowny referencie za to bardzo inspirujące wprowadzenie do dyskusji i gratuluję bardzo ambitnego zamierzenia. Natomiast mam pewne uwagi, niektóre z tych uwag już zgłosili moi przedmówcy tutaj, oczywiście kolega profesor Krzysztof Gorlach ukradł mi dwa, prawda, oczywiście problemy, no ale to widać, socjologowie myślą podobnie. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na to, że w tych modelowych rozważaniach warto zwrócić uwagę na czas i przestrzeń. Wiele uwag, już kilka, wiązało się z tym problemem. To jest to, że te tak zwane rolnictwo socjalistyczne w Polsce były to tylko PGR-y. PGR-y, które funkcjonowały w specyficzny sposób. Nie była to żadna modelowa logika funkcjonowania przedsiębiorstwa, tylko była to logika dualna. Cała sfera socjalna była włączona w to przedsiębiorstwo. Żadne przedsiębiorstwo, niezależnie od formy własności, by pewnie tego nie udźwigło, takiego obciążenia sferą socjalną, co jednocześnie zamykało ten świat PGR-ów w sobie, prawda, co powodowało jego zamknięcie. Oczywiście tutaj tu trzeba zwrócić uwagę na brak kolektywizacji rolnictwa, czyli brak powstania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, co według mnie miało wpływ potem na przebieg prywatyzacji PGR-ów. Bo jeśli w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, czy w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, trzeba było jakoś się ustosunkować do tego problemu, to w Polsce nie było presji, nie było siły, która by wywarła presję na publiczną dyskusję o sposobach rozwiązywania. Ja uczestniczyłam w takich zebraniach prywatyzacyjnych w dwóch w Czechach, prawda, które odbywały się na stadionach, bo tyle było byłych właścicieli i ich spadkobierców. To potem oni zrezygnowali, natomiast była presja, żeby sprawy dyskutować, żeby sprawy uwzględniać. Natomiast u nas tego wpływu nie mogło być, ponieważ ten świat PGR-ów był niejako podwójnie obcy.
był podwójnie obcy, bo z jednej strony był gdzieś tam, na właśnie ziemiach odzyskanych, ziemiach zachodnich, cholera wie, co się tam działo, prawda? A ja mówię o głosie opinii publicznej. I druga rzecz, że ten świat PGR-u był obcy, bo był otoczony przez rolnictwo chłopskie. Gdyby te PGR-y, ziemia PGR-owska stanowiła nie 20 niecałe procent, tylko 80%, ten problem musiałby być na pewno inaczej rozwiązany. Ta obecność rolnictwa chłopskiego dawała luksus nie zajmowania się przy dużym wpływie grup nacisku zainteresowanych właśnie taką, a nie inną prywatyzacją PGR. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na o czym jest kilka pytań badawczych postawionych, o to, w jaki sposób obecność świata PGR-u, na temat którego narracja się zmienia i zmieniająca się narracja stanowi presję na podejmowane analizy. To trzeba mieć tego świadomość. Natomiast chcę zapytać, czy prosić o uwzględnienie, w jaki sposób świat PGR-u wpłynął na ewolucję, tu odwołam się znów do sztompki, kulturowej konfiguracji rolnictwa, prawda? Czyli zespołu instytucji, urządzeń, przekonań, wartości i w ogóle, które wiązały się z rolnictwem, prawda? Kiedy z jednej strony wprowadzono konkurencyjne obrazy do świadomości społecznej, po jednej stronie był chłop z konikiem jednym i z pługiem orzący, po drugiej stronie był traktor. Po jednej stronie potem był pracowity chłop, który utrzymał ziemię, własność i wiarę. Po drugiej stronie był PGR-owiec, prawda? To rozbijało spójność tej konfiguracji rolnictwa i ten kulturowy wpływ, myślę, i analiza tego kulturowego wpływu byłaby bardzo, bardzo interesująca, bardzo ważna. A na koniec o tych modelach. Ja bym ten trzeci przerwany, że ten model pesymistyczny i optymistyczny, wszystko zależy od przyjętych założeń, prawda? A przyjęte założenia są swoistego rodzaju wyznaniem wiary, prawda? Czy mógłby być ten eksperyment kontynuowany i wtedy jakie byłyby skutki, gdyby przekształcenia państwowych gospodarstw rolnych doprowadziły na przykład do takiego zatrudnienia, jakie ono jest dzisiaj w prywatnych firmach. Także moje tu odczucie jest raczej pesymistyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani profesor. Panie profesorze, oddaję głos, bo mamy jeszcze trzecią rundę. Dobrze, dziękuję bardzo za kolejną serię pytań. Proszę państwa, no właśnie to, co profesor Grzelak mówił o tym, jak jednak łagodniej i tak w sposób rozsądny przyjęto, nazwijmy to, PGR-y w Wielkopolsce i że możliwa była pewnego rodzaju symbioza, czy wręcz synergia gospodarstw państwowych i prywatnych. To prawda. Przy okazji ten wątek związany z koniecznością uwzględnienia przestrzennego rozmieszczenia, czyli uwzględnienie i czasu, i przestrzeni, jak to mówiła profesor Halamska, jest absolutnie konieczny. To nie jest jednolity taki obraz. Także chyba te modele, które wyjaśniające mogą być różne w zależności od tego, do jakiej części Polski się one odnoszą,
Ja to wezmę pod uwagę i jakby w szerszym zakresie to wykorzystam. Czy to była twórcza destrukcja? No, niektórzy tak uważają, że to była twórcza destrukcja, tak jak to występuje także w gospodarkach, jak wiadomo, Schumpeter w końcu mówił o tej twórczej destrukcji jako pewnego rodzaju procesu, który w ogóle zachodzi w gospodarkach różnego typu, w tym gospodarkach rynkowych, konkurencyjnych i tak dalej. Niektórzy mówią tak, dzięki tej twórczej destrukcji utworzył się sektor wielkoobszarowych gospodarstw prywatnych, które funkcjonują całkiem nieźle. Profesor Zund policzył, że tak zwane gospodarstwa osób prawnych mają znacznie większą, i to 70% wartość dodaną w przeliczeniu na hektar, no i że całkiem dobrze sobie radzą. Tutaj od razu dodam, że bo było pytanie, no, profesor Halamska zadała pytanie, jak ten świat Pegerów wpłynął na obraz Polski, kulturę, struktury i tak dalej. Ten upadek Pegerów umożliwił czy spowodował kontynuację wielowiekowej struktury polskiego, takiej dualnej struktury, czy tak, spolaryzowanej struktury. Mianowicie, że mieliśmy za czasów od feudalnych poczynając do czasów reformy rolnej, a potem po reformie II Rzeczpospolitej w PRL-u, no właśnie taką spolaryzowaną. Z jednej strony dużo małych gospodarstw chłopskich, z drugiej strony albo gospodarstwa folwarczne, wielkotowarowe, albo gospodarstwa uspołecznione, też wielkotowarowe, a z drugiej strony wiele tych gospodarstw prywatnych. Po 1989 roku utrzymujemy nadal bardzo dużo gospodarstw prywatnych, bardzo drobnych i na ziemi PGR-owskiej możliwe było utworzenie wielu prywatnych gospodarstw wielkotowarowych. To jest to, co to dziedzictwo, że tak powiem, także w tym się przejawia. Także warto o tym pamiętać. Proszę Państwa, jedna rzecz, o której jeszcze chciałbym króciutko. Profesor Halamska wspomniała, że zabrakło takiej presji na dotyczącej presji społecznej związanej i dialogu społecznego związanego z procesami prywatyzacji PGR-ów. Ja nie wspomniałem o tym, ale piszę gdzie indziej, że społeczności PGR-owskie nie miały tego, co się czasami nazywa takim instytucjonalizowanym rzecznictwem interesu. To znaczy, że reprezentacja, no górnicy mają ileś tych, nie wiem, ze 30 związków zawodowych, które bardzo mocno i skutecznie, jak wiemy, dbają o interesy tej grupy. Pracownicy PGR-ów takiej reprezentacji nie mieli. Nie było też tej takiej otoczki, powiedziałbym, analityczno jakiejś, chociaż wiele osób się zajmowało PGR-ami. I to się odbiło na tej prywatyzacji, na skutkach społecznych z tym związanych. Także, proszę Państwa, ten wpływ jest bardzo zróżnicowany. On jest od takiego upowszechnionego obrazu, skrzywionego bardzo zresztą, jakim był ten słynny film Arizona, do pokazywania, że jednak te gospodarstwa służyły mimo wszystko ludziom, dawały pracę, dawały bezpieczeństwo socjalne, pozwalały zagospodarować ziemię na tych zachodnich i północnych częściach i że miały swój wpływ na to, że ten proces przemieszkiwania w najweselszym baraku socjalizmu, czyli w Polsce, przebiegał łagodniej niż dziesięć.
To tyle. Może nie na wszystkie wątki jestem w stanie w tej chwili zareagować ze względów czasowych. Tak, to jeszcze jedną rundę. W tej rundzie poproszę o głos pana profesora Piotra Windera, Instytut Filozofii i Socjologii w pierwszym podejściu, później pana Piotra Szczepańskiego z Fundacji Wspomagania Wsi, pana prezesa, i pana doktora Józefa Pyrgiesa. Jak nam zostanie czas, to jeszcze pan Piotr Łysoń poprosił o dodatkowy głos. Panie profesorze, zapraszam, pan Piotr Binder. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mam okazję zadać te pytania i licząc się z tym, że czasu pewnie pozostało niewiele i te odpowiedzi mogą być skrótowe, to jednak nie mogłem się oprzeć temu, żeby zapytać pana profesora, jak pan profesor ocenia dorobek refleksji na temat PGR-u, ten zgromadzony w polskich naukach społecznych po 1989 roku. Bo jednak było przynajmniej kilka fal zainteresowania. Pan profesor też przychodzi ze swoimi motywacjami, powraca do tego tematu. A to, co już wiemy, to, co zbadano, stanowi z pewnością ważny punkt odniesienia. I nawet jeżeli to będzie skrótowa ocena, to jestem ciekaw tego stosunku pana profesora do tego, co już wiemy i co już udało nam się zbadać. Druga kwestia. To też niezwykle mnie nurtuje to, czy jak pan profesor sądzi, czy trafna jest ta hipoteza, iż PGR-y, system PGR-ów, państwowych gospodarstw rolnych rzeczywiście ukształtował nowego człowieka. To jest tutaj w tej prezentacji, której wysłuchaliśmy, ona się pojawiła pod etykietą tego homo PGR-usa, który może być odbierany jako takie określenie, etykieta stygmatyzująca bardzo, no ale wiemy, o co chodzi. Chodzi o tego człowieka, którego ukształtował szczególny system i szczególne uwarunkowania. I ostatnia kwestia, jestem ciekaw, czy w tych planach badawczych i w tej pracy, która powstaje w odniesieniu do państwowych gospodarstw rolnych, zostanie uwzględniona również dwoista natura państwowych gospodarstw rolnych, która tę utopię urealniała w pewnym sensie. To znaczy my powiedzieliśmy już sobie i to zostało zaakcentowane, te różnice organizacyjne pomiędzy spółdzielniami i państwowymi gospodarstwami, ale też i w ramach obu tych typów, tym, co sprowadzało je na ziemię i pozwalało ludziom funkcjonować, było to, iż funkcjonowały również gospodarstwa przyzagrodowe, faktyczna własność prywatna, które żywiły się z tych gospodarstw rolnych i które pozwalały im przetrwać, co nie było jedynie polską specyfiką, bo i w kraju pochodzenia tego rozwiązania, czyli w Związku Radzieckim, to tak samo działało, zarówno na poziomie kołchozów, jak i sowchozów. Tylko dzięki temu ci ludzie mogli przeżyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Oddaję głos panu Piotrowi Szczepańskiemu, Fundacja Wspomagania Wsi. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na seminarium i chciałem podziękować panu profesorowi Wilkinowi za niezwykle ciekawy referat. Chciałbym króciutko tylko odnieść się do tego, o czym mówił pan Sławomir Kalinowski, o zajmowaniu się ludźmi w byłych PGR-ach. Otóż w działalności naszej fundacji jest taki incydent, gdzie razem z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, za rządów AWS-u, stworzyliśmy po pierwsze system stypendiów dla dzieci z tych PGR-ów. Tam chodziło, byśmy dostrzegali to, że trzeba tych ludzi stamtąd zabrać i po prostu kształcić ich. A dzisiaj widzę, że trzeba było bardziej radykalnie to wszystko zrobić. Po prostu w ogóle zburzyć te bloki i w ogóle ich zabrać gdzieś bliżej jakichś usług, miejsc zamieszkania, gdzie by mieli dostęp do wszelkiego rodzaju kultury, usług, edukacji lepszej i tak dalej. Ale zostawmy to. W każdym razie staraliśmy się coś zrobić i Agencja Własności Rolnej Skarbu dobrze na to reagowała. To był system stypendialny i to był system mikropożyczek dla tych ludzi. I ja pamiętam, że wielu z nich po prostu zaczęło sobie całkiem nieźle radzić. Nie mówię, że wszyscy, ale ja odwiedziłem chyba z kilkadziesiąt różnych mieszkań w tych różnych miejscach w PGR-ach i spotykałem naprawdę bardzo przedsiębiorczych i dobrze myślących ludzi. I ten obraz homo PGR-usa jakoś nie bardzo mi się
wtedy ukształtował i nie bardzo się z nim zgadzam. Także tylko chciałem zrobić tę uwagę, że jakieś tam próby były i dobrze było też zobaczyć, czy były też i inne. No, dziękuję bardzo i króciutko, żeby pan Piotr Łysoń jeszcze może mógł zabrać głos. Dziękuję bardzo panie profesorze. Ja tylko dodam, że w zachodniopomorskim obecny, zresztą długoletni marszałek województwa zachodniopomorskiego, wyszedł parę lat temu, już nawet może będzie parę, z propozycją z wybudowania koło Goleniowa takiego osiedla dla osób, żeby przenieść właśnie tą ludność, która nie ma dostępu. No, utrzymywanie tych osiedli popegeerowskich jest bardzo, bardzo kosztowne dla samorządów lokalnych. Absolutnie nie uzyskał ten pomysł akceptacji właśnie mieszkańców tych byłych osiedli popegeerowskich, więc to takie przeniesienie nie jest proste. Oddaję głos panu doktorowi Pergiesowi, panie Józefie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie profesorze, początkowo muszę przyznać, że dosyć sceptycznie podszedłem do tematu badawczego dotyczącego historii PGR, zwłaszcza przed rokiem 1989. Ale szybko zmieniłem zdanie, kiedy zadałem sobie pytanie, czy możliwy jest powrót do reaktywacji PGR. Otóż moja odpowiedź jest twierdząca. W jaki sposób się to może odbyć? Poprzez renacjonalizację gospodarstw dzierżawców. Oczywiście nie wszystkich, ale części. Oczywiście funkcjonowałyby one wtedy w innej formie niż typowe PGR-y, bo ziemia nie byłaby w zarządzie, ale dzierżawcy. Ale podobieństwa byłyby istotne. Czyli byłaby to własność państwowa. Czyli jest to możliwe. Pytanie, czy jest to zasadne? I wcale odpowiedź nie jest taka prosta. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnich latach popełniono sporo błędów, które spowodowały, że władza musi sobie w części przypadków odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy zlikwidować dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, czy je znacjonalizować? I podejrzewam, że w wielu przypadkach dokona tego drugiego wyboru, znajdując odpowiednie uzasadnienie. Ale z drugiej strony jest pytanie takie, czy znamy funkcjonujące dzisiaj gospodarstwa państwowe i jak one sobie radzą? Owszem, są takie. Mamy tutaj spółki hodowli roślin i zwierząt, które zostały zachowane w formie własności państwowej. Pytanie, co się dzieje, jeżeli taka spółka znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej? Okazuje się, że dzieje się to samo, co kiedyś działo się w PGR-ach. Albo dzisiaj w innych branżach państwowych, jak na przykład górnictwo. Czyli przyłącza się słabsze gospodarstwo do tego mocniejszego. Widzę przyłączenie do Kietrza stadniny koni, czy tak samo przyłączenie do Kutnowskiej hodowli buraka cukrowego innej stadniny koni. Ale to jest tylko pierwszy etap. W tej chwili wygląda na to, że mamy w stosunku do spółek hodowlanych drugi etap. Czyli tworzenie dla tych firm wspólnego zarządu. Czy nam się to z czymś kojarzy? Oczywiście z historią PGR-ów. Tylko pytanie, czy pan profesor z tymi swoimi odpowiedziami zdąży, zanim to się zdarzy? Dziękuję panie doktorze. I to do pana dyrektora teraz Piotra Łysonia chyba oddam głos, żeby już później oddać profesorowi i na koniec. Proszę panie dyrektorze, to proszę włączyć mikrofon. No, dyskusja jest bardzo ciekawa. Ja chciałbym pociągnąć troszeczkę ten wątek terytorialno-historyczny. Bo dopowiem jeszcze do tego, co mówiłem na początku, że jakbyśmy do ziem zachodnich i północnych dodali dawny zabór pruski, to mamy 4/5 jednostek. I warto na to też w taki sposób spojrzeć, dlatego że kształtowanie się struktur, które dziś obserwujemy na wsi, no to jest tak naprawdę XIX wiek, czyli dawny zabór pruski pod tym względem ma tę samą historię w momencie, kiedy był XIX wiek, co ziemie zachodnie i północne. Oczywiście potem ta historia się potoczyła zupełnie inaczej i tutaj warto pewne rzeczy jakby doprecyzować i sprostować, bo mamy z jednej strony tę 1/5 ziem po prostu odzyskanych po zaborach. Mamy bardzo specyficzny Śląsk, który mimo oderwania od Polski bardzo długo w związkach różnego rodzaju z Polską był aż do XIX wieku.
mamy wreszcie zupełnie inną, i tu jest największy problem, Polskę północno-zachodnią, czyli ziemię lubuską i Pomorze Zachodnie, gdzie to oderwanie od Polski było najdłuższe i najgłębsze. No i mamy wreszcie dawne Prusy książęce, które też mają swoją specyfikę. I mamy też specyfikę osadnictwa wynikającą z tego, że najpierw ucieczka ludności niemieckiej się zaczęła przed frontem sowieckim. Częściowo władze niemieckie tutaj wysiedlały same, jak na przykład we Wrocławiu całe miasto. Potem oczywiście były wysiedlenia, ale też pojawianie się ludności po wojnie to też było bardzo różnie, dlatego że jak się zerknie na dokładne mapy powiat po powiecie, struktury ludności w roku 50., to widać na przykład zróżnicowanie odsetka ludności kresowej. Ona tam była dla zafałszowania nazywana, że to repatrianci z ZSRR, ale wiadomo, że chodzi o kresowiaków. I szczególnie na historycznym Śląsku ten odsetek ludności kresowej był bardzo duży, czasami było to ponad 50%. I te wszystkie uwarunkowania mają w moim głębokim przekonaniu bardzo istotne znaczenie dla procesu zakorzenienia, jak również dla różnych innych współczesnych procesów. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że chyba bym się nie zgodził z paroma głosami, które padły tutaj na sali. Przede wszystkim z głosem takim, że proces zszywania ziem zachodnich i północnych z połówką II Rzeczpospolitej, która nam się została po wojnie, jest zakończony, bo moim zdaniem nie jest zakończony. Tak samo jak nie jest zakończony, choć tu jest skala problemu mniejsza, problem zszywania ziem trzech zaborów jeszcze z XIX wieku. Mówię XIX wieku, czyli w kształcie po Kongresie Wiedeńskim. I to są procesy, których nie należy zostawić samych sobie, tylko które powinny być przez państwo polskie mądrze wspierane. I teraz następna rzecz. Jeżeli chodzi o tę rolę, przywołaną tu rolę PGR-ów w okresie zagospodarowania ziem zachodnich, to ja bym się trochę z tym nie zgodził. To znaczy posłużyłbym się porównaniem polityki osiedleńczej, osadniczej II Rzeczpospolitej, czyli polskiego suwerennego państwa odzyskanego w 1918 roku, z polityką niesuwerennego państwa, jakim była Polska Ludowa od 52 PRL i różnych z tym związanych uwarunkowań, i porównałbym te dwa procesy. Z jednej strony mamy osadnictwo rodzin Korpusu Ochrony Pogranicza, z drugiej strony mamy państwowe jednostki organizacyjne, które miały być taką zideologizowaną formą zagospodarowania tych ziem. Być może jako przejściowy instrument miały rację bytu, natomiast wytworzyły ewidentnie deficyt własności na ziemiach zachodnich, który do tej pory nie został przełamany. Ja mam głębokie przekonanie, że polską racją stanu jest to, żeby ten deficyt własności, jak i deficyt zakorzenienia na ziemiach zachodnich przełamywać, dlatego że ten proces zszywania nie jest jeszcze zakończony. I pomimo traktatów dwóch, a przede wszystkim tego z 90 roku granicznego, mamy różne procesy wewnątrz Unii Europejskiej pomiędzy krajami członkowskimi. W interesie państwa polskiego to jest nasza racja stanu. Powinniśmy pilnować przełamywania deficytu zakorzenienia i deficytu własności na ziemiach zachodnich i północnych. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, też unikałbym w narracji o ziemiach zachodnich słowa poniemieckie, bo ono jest nieuzasadnione w kontekście, w jakim się pojawia. Podam przykład. Śląsk w państwie pruskim, potem niemieckim, był 200 lat wskutek agresji zbrojnej na Czechy rządzone przez Habsburgów. I jakby tu można ciągnąć tę listę, tak? Więc jakby porównać okres bycia w państwie polskim, okres bycia w państwach niemieckich, to okaże się, że Śląsk 400 lat Polski, 200 lat w państwach niemieckich, Prusach i Niemczech. Więc myślę, że warto tu zachować pewną, jakby to być, równowagę, i wolałbym raczej używać sformułowania wielokulturowe ziemie pogranicza i wymieniać, w jakich państwach te ziemie były, bo tak to historycznie się odbywało, niż często bezrefleksyjnie i niewątpliwie nadużywając tego pojęcia, używać sformułowania ziemie poniemieckie. To jest sformułowanie nieadekwatne do rzeczywistości, o której mówimy. I ostatnia rzecz,
Już przepraszam, jedno zdanie na koniec. Jedno zdanie na koniec. Jest wielkim wyzwaniem dziś mądra polityka w stosunku do obszarów popegeerowskich, a przede wszystkim tych, które są na ziemiach zachodnich i północnych. Dziękuję. Dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy listę osób, które chciały zadać pytanie. Prawie, bo ja z racji tego, że pochodzę z obszaru takiego, gdzie stopień uspołecznienia rolnictwa sięgał dobrze powyżej 60%. Mam ten przywilej, żeby na końcu sobie też udzielić głosu. Panie profesorze, żeby uruchomić trochę inne myślenie, zadam takie pytanie, bo jeżeli myślimy o dziedzictwie PGR-ów, co jest tym dziedzictwem? Zadamy sobie takie pytanie w tej sferze społeczno-gospodarczej, to uruchamia się przede wszystkim w nas, uruchamiają się w nas te negatywne odpowiedzi. Ale czy są jakieś pozytywne doświadczenia? Czy to dziedzictwo ma pozytywne oblicze? Jaką lekcję wyciągamy z tej transformacji PGR-ów właśnie od tej pozytywnej strony? Ja widzę, będąc wychowana właśnie w tych obszarach, widzę, że a dzisiaj analizując przestrzenny właśnie rozwój z zespołem, to widzę te pozytywy również. Nawet jeżeli pan profesor nie udzieli odpowiedzi teraz, bo czasu już mamy bardzo mało, to na pewno tą dyskusję skończymy na naszych korytarzach irwirowskich. Oddaję panu profesorowi głos i z góry przepraszam, że to seminarium jest przeciągnięte, ale wydaje mi się, że jeszcze z 10 minut możemy kontynuować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to seminarium jest dla mnie takim znakomitym przykładem tego, że pracując nad czymś warto korzystać z możliwości właśnie przeprowadzenia dyskusji nad przynajmniej częścią spraw, którymi w danym projekcie się zajmuję, bo państwa uwagi są dla mnie często po pierwsze drogą zobaczyć coś, albo warto przeanalizować, albo czegoś unikać, jakiś uproszczeń i tak dalej. Także dziękuję za te wszystkie głosy i państwa uwagi i wiedzę. Tak, proszę państwa, czasu jest niewiele, w związku z tym szybciutko, chociaż problemy są ciekawe i godne szerszej dyskusji. Pan profesor Piotr Binder zadał pytanie o moją ocenę dorobku refleksji i prac analitycznych związanych z PGR-ami. Ja uważam ten dorobek za bardzo bogaty i bardzo interesujący. To dziwo, w ciągu ostatnich kilkunastu lat on został wydatnie wzbogacony. Ja na przykład mam książkę pana profesora, tu gdzieś pewnie za mną tam na półce leży i to jest ważny wkład do badań nad losami społeczności PGR-owskich, zresztą nie tylko w Polsce, ale też w krajach sąsiednich. Wkład socjologów jest to bardzo ważny i bardzo duży. Ja przypomnę prace profesor Tarkowskiej, liczne prace Psyk Piotrowskiej, tutaj z naszego instytutu pani profesor Halamskiej. Także to nie tylko ekonomiści się zajmowali, ja uważam, że socjologowie mają bardzo duże osiągnięcia w tej dziedzinie. I chyba tak jak porównuję dorobek taki międzynarodowy, to jest bardzo ciekawy dorobek i bardzo oryginalny na tle tego, co się pisało w innych krajach. Proszę państwa, no tutaj profesor Binder jeszcze zwrócił uwagę na to, że po pierwsze zadał pytanie, czy PGR-y ukształtowały nowego człowieka. To nie jest takie proste i oczywiste i tak dalej. Ja nie przytaczałem tutaj, co robią psychologowie społeczni w swoich pracach, na przykład tego zjawiska tak zwanej bezradności społecznej i wyuczonej bezradności. Niektórzy uważają, że to jest krzywdzące określenia, takie stygmatyzujące, ale one się pojawiają.
Ja mam taki ambiwalentny stosunek do tego, ale chcę się jeszcze przyjrzeć paru. Jestem po lekturze paru prac na ten temat i może jakieś stanowisko ostatecznie sobie w tej kwestii wyrobię. Także słuszna jest uwaga, że cały czas, mimo nawet w krajach, gdzie 90 i więcej procent, jak w Związku Radzieckim, ziemi było w gospodarstwach, sowchozach lub kołchozach, to jednak struktura była taka właśnie dwoista, bo istniały działki przyzagrodowe i z tych działek wyciskano naprawdę dużo. Te działki były często takim źródłem przeżycia, czy narzędziem przeżycia. Profesor Piotr Szczepański, nasz przyjaciel, szef bliskiej nam fundacji, mówił o formach, które faktycznie, ja znam te działania pomocowe, nazwijmy to, i takie wspierające rodziny PGR-owskie, stypendia, które zresztą Agencja Własności Rolnej również, tu jest doktor Lutyk, który się zajmował tymi sprawami, prezes Tański był na to wyczulony, pojawiły się mikropożyczki i tak dalej. To były ważne działania, ale one były z racji ograniczonych środków enklawowe. Skala ich nie była tak duża, jak być powinna, tak bym to określił, ale były. Doktor Pyrgies zadał pytanie, nad którym się, przyznam, nie zastanawiałem i ono mnie zaintrygowało. Czy możliwa jest taka, ja wiem, nowa renacjonalizacja i utworzenie znowu gospodarstw państwowych? Teoretycznie tak, na tych ziemiach dzierżawionych oczywiście można by próbować, ale czy jest uzasadnione? Powiem zdecydowanie nie. To znaczy, jest ten sektor gospodarstw państwowych w rolnictwie, który istniał także w okresie II Rzeczpospolitej, gospodarstwa hodowli koni i te gospodarstwa, nazwijmy to, doświadczalne, które spełniały rolę czegoś pośredniego między przedsiębiorstwem a laboratorium badawczym. I one funkcjonowały na innych zasadach. One teraz mają mieszane profile, oczywiście produkują po to, żeby się utrzymać, przyłączają czasami jakieś tam ziemie, które przedtem były własnością na przykład, nie wiem, PGR-u czy spółdzielni, ale to jest swoista mała enklawa, w której, jak mówię, działają jednostki o charakterze takim półnaukowym i w pewnym sensie przedsiębiorstw rolnych. No. Pan doktor Łysoń jeszcze raz nawiązał do tej kwestii zaborów, tego zróżnicowania historycznego i przestrzennego, tego zszycia Polski. Ja się, zresztą my tutaj w naszym instytucie pokazujemy, jak bardzo jeszcze to dziedzictwo, takie dawne dziedzictwo, sprzed stulecia nawet, z Polski przeduwłaszczeniowej ma swoje, jak gdyby, no, pewne ślady do chwili obecnej. Ale to, proszę Państwa, pokazuje coś, o czym ja mówiłem, o tym eksperymencie instytucjonalnym i o znaczeniu instytucji nieformalnych. Właśnie o tych, które się składają na to dziedzictwo, to znaczy pewne tradycje, pewne wartości, które są podzielane, pewne względy tam, uwarunkowania kulturowe i tak dalej, i tak dalej. One są niezwykle trwałe. Bardzo króciutko, że nie powinniśmy używać ziemi po niemieckie. Ja użyłem to w kontekście gospodarstw poniemieckich, tak, to był skrót myślowy. Nie mówiłem o tym wszystkim jako ziemie poniemieckie. Ja mam świadomość, że te losy, granice się zmieniały wielokrotnie, zresztą
historycy o tym piszą, że wszystkie kraje w Europie prawie miały przesuwane granice. To ma swoje skutki, ale jako jeden przykład, jak się czyta książkę Normana Davisa o Wrocławiu, Mikrokosmos, to widać, jak bardzo się zmieniały społeczności, narodowości, języki, kultura i tak dalej, i tak dalej. Także to jest świetna ilustracja. Na koniec pani dyrektor, pani profesor Monika Stany zadała pytanie, czy jest jakieś pozytywne dziedzictwo? Jest. Ja zaczynam. Zresztą książka, przynajmniej na obecnym etapie, ma inny tytuł niż tytuł mojego dzisiejszego wystąpienia, bo ten tytuł, który z pewnych względów mi się spodobał, jest trochę zapożyczony od Ryszarda Kapuścińskiego. Mianowicie to jest Zmarnowany świat ze znakiem zapytania. I to jest właśnie tam, jest podtytuł Geneza, rozwój i upadek państwowych gospodarstw rolnych. I w tym opowiadaniu, to jest reportaż w zasadzie, właśnie z takiego PGR-u w latach 60., gdzie grupa takich wyrzutków trochę społecznych, oni się sami zresztą tak określili, miała szansę wylądować w małym PGR-ze, bardzo małym, bo on miał 60 parę hektarów zaledwie, ale i oni tam odżyli. Tam zrealizowali swoje jakieś zamierzenia i powiedzieli, że to im dało szansę życiową. I oni z tej szansy potrafili skorzystać. Ja myślę, że takich przykładów jest więcej, ale to mam nadzieję nawiążemy do tego i szerzej pani dyrektor przy jakiejś okazji na ten temat odpowiem, a sama zresztą sporo wie na ten temat i widziała i wychowała się w takim otoczeniu, że jest nie tylko obserwatorem uczestniczącym, ale no właśnie zna to tak od podstaw. Także chciałem serdecznie państwu podziękować, pani dyrektor, za prowadzenie tego seminarium. Wszystkim, no w pewnym momencie zauważyłem, że było ponad 50 osób na tej wirtualnej sali i wszystkim państwu serdecznie dziękuję za obecność, a także za zadane pytania, komentarze, no i za to, że w ten sposób podtrzymujemy życie naukowe w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze. Jak widać, to nadal ważny temat. Są takie tematy, które jakbyśmy do nich wracali, to wydają nam się już takie przerobione, przetrawione, jak nie wiem, bezrobocie, właśnie obszary popegeerowskie. Okazuje się, że one są wciąż ważne. Tak jak powiedziała profesor Halamska, narracja o nich się zmienia. Jest potrzeba dyskusji zdecydowanie w różnych środowiskach, nie tylko nauk społecznych, ale i również nauk geograficznych. To też nawiążę do tej problematyki realizowanej też w innym towarzystwie, bardziej geograficznym. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałam państwu, oczywiście no przede wszystkim panu profesorowi, ale i też spektrum ośrodków naukowych, które dzisiaj było, jest naprawdę bardzo takie pozytywne i cieszymy się, że gościcie państwo na naszych spotkaniach, tym bardziej, że wiem, że konkurencja jest bardzo duża, bo ta możliwość zdalnego kontaktu powoduje, że jest w czym wybierać i przebierać. Jeszcze raz dziękujemy Fundacji Wspomagania Wsi, która przez witrynę wiejską nam nagrywa te spotkania. Chcielibyśmy państwa zaprosić za miesiąc, 10 maja, na kolejne seminarium, na którym to tam doktor, ale z racji tej, że ja nie znam pana doktora, ale to wiem, może ja już dopowiem. Właśnie, z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk będzie prezentował, że jest osobą zaproszoną przez dyrektora Adama Czarneckiego. Adamie, oddaję ci głos, a państwu serdecznie dziękuję. Dzień dobry państwu, więc kolejne seminarium, tak jak zostało to powiedziane, odbędzie się 10 maja. Referat wygłosi pan dr Adam Choryński z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Nie jest to dokładny tytuł, ale tematem wystąpienia będzie adaptacja i strategie radzenia sobie społeczności wiejskich z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Do końca tego tygodnia powinno być już gotowe zaproszenie na to seminarium razem z abstraktem wystąpienia. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Adamie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.